Widzicie, jaki protip tutaj dostaliśmy? Zmieniliśmy język, teraz jest po polsku i można grać. Zlikwidowano gangsterów żywym towarem. Celnik przychwycił mózg szajki. Kolejny atak na granicy w Grestin. Pogoda? No, idź do pracy. Dobra, czyli tak. 29 listopada 82 rok. Ha! Teraz po polsku to będzie easy. Easy. Inspektorze, na waszym stanowisku zainstalowano skaner do rewizji. By umożliwić dokładne jeszcze przeszukiwanie. Kalechiańscy ekstremiści są podejrzani o spowodowanie trzeciego zamachu. Przeszukajcie wszystkich kalechian przed przyzywaniem ich wizyty. Niech żyje coś tam. Dobra, zlikwidowano gang handlarzy, kolejny atak na granicy, pogoda. Dobra, nie ma nikogo, widzicie, podejrzanego. To my jedziemy. List kończy, nie poszedł? Go, go, Power Rangers, proszę dokumenty, dzień dobry. O, pani tutaj widzę jest wizytą, odwiedziny. Znane przez miesiąc. Dobrze, rewizja. Dziękuję. Szukania. Dobra, tutaj mamy. W ogóle to mogłabym sobie tutaj tak, o tak. No, pancia do skanera, 812. Tu się zgadza, tu się zgadza. Co ty masz pod... Ewidentnie kobieta. Dobra. Miesiąc, odwiedziny, numer paszportu się zgadza. Suzan, jakaś tam kobieta, waży 59. Dobra, bez... Będzie. Była czysta. Zrobi się dobrze. Będzie dużo łatwiej teraz, no na pewno. Wszystkie dokumenty muszą, obywatele muszą mieć powód osobisty. Cudzoziemcy muszą mieć zgodę na wjazd. Proszę dokumenty. Cel podróży. Imigrują do... Imigrują na zawsze. Dobrze. Tutaj się zgadza. Data się zgadza. Pajdzień zgadza. Kobieta. Kobieta. Imigracja. Na pewno? Kobieta. Zgodne. Dobra. Okej, no. Niby okej, okay, ale co z tego wyjdzie? Teraz jeszcze papierów nie dostałam. Dokumenty, proszę! O, proszę pana. Przeprowadzam się tu. To jasne. Rewizja. Przeszukania. To powinno szybciej trwać. Szybciej przebiegać powinno to, szybciej. 12. A tam, wiecie, jakaś broń i tak dalej będzie zaraz na osobistej. Wisiorka to on ma. Ale tu nic więcej. Na imigracja, paszport. Numer. Pewno chyba jest okej, no. Sprawujcie się dobrze! I co, i co, i co? Następnego wołam. Bo ja muszę żonę i dzieci nakarmić. I wujka. Znaczy teściową chyba. Dobra, ty jesteś stąd. 95 kilo, 57, 28, Maksymilianowicz, Julia. Płeć mężczyzna. O, pani, ty jesteś złą. Wykryto niezgodność. A skąd to pytanie? Rewizja! A tam piesiorek na wierzchu. Zobaczcie. Olejki jak na jemie, no. Ojojoj, piesiorek. Proszę pani, to w ogóle... No i coś, jestem ciekawa, czy ona coś mi o tym powie. Brak powiązań. Niezgodność wyjaśniona. Mężczyzna. Czekajcie, bo on jest faktycznie mężczyzną. Julia? Brak powiązań. To już dobrze? Tajka. Transol! Ja mam kogoś takiego przepuścić? Nie, co mi tam. Nara, dalej. Pacę. To paki, transol! Ale za co to paki, że ma pisiorka i się przebiera za dziewczynę? To chyba za to nie dostanę tego. Dokumenty proszę. A co to za ten? Przez czapeczka. Imigruję na zawsze. Będzie drugi, on się zgadza. Stefania, my... Ania, Marb, coś tam. Numer paszportu. Imigracja, kobieta. Zgadza się. A ty? Waży 60 kilo, jakaś gruba. Kobieta. Tak powiązań, dobra, no to go. I następnie. Sprawdźcie się dobrze, sprawdźcie dobrze! Była, wurst. To była wurst! Może tak. Tylko czysta krew. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży? Imigracja. Imigruję na zawsze. Tu się data nam zgadza. Znów data nam się zgadza. Numer paszportu. O.
Mamy niezgodność, proszę pana. Wykryto niezgodność. Chłopaki. Co robicie, co robicie? No proszę pana, potrafię pan dokumenty, będzie mandacik, będzie za to. Tiurma! Tiurma za to będzie! Paka! Baba. A pan to kto? Okro, tak. Będzie przeszukanie. Będzie osobista. Będzie osobista. Wykryto niezgodność. No i rewidujemy pana. Mogę go przeskanować. Piu, piu, piu. Numer się zgadza. Wisiorek jest, czyli facet jest zadowolony. O, ja. O, ja. Co to? Wykryto niezgodność. Do paki z nim, to nie trojem przemytu. Co? Jak to? Patrzcie, kogo chwyciłam, gdzie jeźdźcie, teraz lepiej mi idzie. Po prostu ja się muszę rozkręcić, nie? Wow. Może cię nie idzie płacić za takie posłuszeństwo, piesku. Pocisnął mi. Psów mnie wyzywał, widzieliście? Dokumenty proszę, pani, kto to jest? Przeprowadzam się tu, dobrze, imigracja na zawsze. O, niezgodność, widzę niezgodność. Dobra, wykryto niezgodność, przesłuchaj. Mogę go do tiurmy wziąć? Wcześniej było mi nie po drodze. Dobra, dobra. Pierwszy. Nie chcę się to widzieć. Następny! Ja tylko tatuaże, biedny chłop. A ty skąd jesteś? W cel podróży, odwiedziny. Odwiedzam krewnych. Jak długo? 2 miesiące? 12 tygodni. No to coś niezbyt. Dane zgodne. Czekajcie, co on powiedział? 2 miesiące? On powiedział co? Co on powiedział? Co on powiedział? On powiedział, że nie na 2 miesiące, tylko na dłużej. 12 tygodni. No właśnie, to jest dłużej. 12 tygodni. 12 tygodni. Tak mogę to odrzucić? Nie, ja to... to nie... Ja... Nie! Nie! Nie, nie, pomyliłam się. Więcej, odmowa. Odrzuciłam, dobrze. Nie, biały papier, za mikrofon kartka. Widać, że Abdul jakiś. Nie przepuszczać! Bez odpowiednich leków wasz syn umrze, nawet dostępne ulepszenia. Spację, włącz tryb dochodzenia. Ulepszenia, ulepsz stanowisko. Nie mam za co, jedzenie musiałam. Ten mi zdechnie zaraz. Dobra, idziemy spać. Następny dzień przed nami. Kolechiański przywódca składa skargę. Przeszukiwanie na granicy bezprawne? Rozrywka, pogoda, idź do pracy. 30 listopada. Dzień jak co dzień. Na granicy. Co dzisiaj? Dziś pojawia się dyplomata zmierzający na rady wysokiego szczebla. Od tej pory nie zezwala się na dalsze bezwarunkowe przekroczenie kolei. To jest całość. Żeby przekroczyć granicę, dyplomacie potrzebuje jedynie paszportu i ważnego pełnomocnictwa. Wasze księdze zazwyczaj przybyły nowe informacje. Pełnomocnictwo? No dobra. Ważne pełnomocnictwo. Cel podróży? Zażądam to mojej obecności. O, pełnomocnictwo, ważne. Do kiedy, gdzie jest data? Ja skąd wiedział, kiedy jest ważne pełnomocnictwo? Dowód osobisty. Pełnomocnictwo dyplomatyczne. A tu jest inna ta pieczątka. Niezgodne. Brak powiązań. Czekajcie, bo to... Musiałbym mieć arystoczkę. Ale ona... Brak powiązań. Ale ona nie jest. What the fuck? Anna. Czekajcie, bo to coś... opieczętowane. Zasady, przepisy do inspekcji, wydanie.
A to jest inna pieczątka. Ucz się, ucz. Ale to jest inna pieczątka. A to jest inna pieczątka. Jakaś rada? Bo ja przy niej, tylko ja i nie. Inna pieczątka te, bo z innego kraju. Aha. No dobra. No dobra. Oj, coś mi się ręka spociła na, wiecie, na dźwięk słowa dyplomata, to od razu każdy celnik chyba się stresuje, na bank każdy. Pana furażerka, dziękuję. Te wasze podróży, przyjadą się tu, imigracja, no zawsze do 11 się zgadza. Skąd ty w ogóle jesteś? Daty nie ma, Karin? Bugs, Karen. Wykryto niezgodność. A co to ma być? Mam dwa różne imiona. Odciski palców. No, dawaj. Jej odciski, a te odciski. No, niby się... No, nie wiem. Myślę, że zgodne. Dane zgodne, dobra. Dobra, to się zgadza. Ale ja powoli pracuję. To stres nieludzki na takiej granicy, wiecie? Trzeba tempo, ci krzyczą szybciej, szybciej, a to ciężko szybciej kogoś przepuścić, nie? Nie patrzyłam na płeć, nie spojrzałam. Nazwisko. Bez kary. Cholera, 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 cholera. Cześć, to ja. Znowu ty? Ważny, do 11:30. Mam już wszystko, że pozbieram. Wid wjazdu, arystoczka. Co to w ogóle ma być? Co to w ogóle ma być, gościu? No nie. Dobra. Zabieraj to, gościu. Nie przychodźcie tu więcej. Ha, ha! Ja cię lubię, ale mam interes. To będę dobre papiery, przyjadę znowu. No tak szczerość. Ja nie powinnam go zresztą do paki wysłać. A pan co tu ma za dokumenty? Co to jest? Zgodna wjazd. Ale ja tu nie mam tranzyt. To gdzie to jest paszport w ogóle? 14. A gdzie jest? Potenci muszą posiadać paszport. Zabrali mi paszport. Zawiazowa. Co to jest? Tylko do celów odmowy wjazdu. Dobra, nie ufam ci. Co to w ogóle było? Następny! Dawać! Dokumenty proszę. Zakon oczekuje. Co to było w ogóle? Co mnie zabić? Zabić mnie chcą na pewno. Dokumenty proszę, kolejsza. Wiesz, że zmierzam dołączyć do żony. Imigracja na zawsze. 12, zgadza się. Zgadza się. My XS, zgadza się. Józef Stieranko. Mężczyzna. No nie wiem. Jakoś nie ufam tym ludziom. Ona chłop. Więc się zgadza. Waga 72 kilo. No nie wiem. Też wam się nie zgadza? Na zawsze migracja. Józef. Nie wiem, no wygląda dobrze, no. Terrorist! Papers, please! Proszę, tylko nie terrorysta. Dokumenty, proszę. Cel podróży? Odwiedziny. Ile dni? 2 miesiące? 2 miesiące, dobrze. 12-17, zgadza się. Greta Śliwkowska jakaś. Śliwowska. Numer paszportu, zgadza się. Czy to pani? 53 kilo. Dane zgodne, dobrze. No to ciach. Dobra. Ona mi coś dała. Ja w sensie, ja to dobrze odłożyłam, dam dokumenty. Płeć! Nie! Drugie!
ostatnie ostrzeżenie, cholera. Tranzyt, fuck, 14 dni, 2 tygodnie. 12 tu się zgadza, Sebastian. Mężczyzna, Sebastian Pejen, tu się zgadza, numer się zgadza, niby płedzie jest ok, tutaj sprawdziłam, dane zgodne. No nic, ciach, następny. I co dalej? Co dalej? Co dalej? Jeszcze zdążę kogoś przyjąć? Czy tym razem uda mi się sprawić, że mój synek przeżyje, a nie umrze? Marnie? Dobra, ona jest stąd. Ta pancia stąd. 45 kilo, malutka, jest maleńka. Widzicie? Dokumenty zgubiły. Maleńka, czyli 01 kobieta. No już, to też przepuszczę. Proszę, do widzenia. Czy poszło mi dobrze? Powiedzcie, czy mi poszło dobrze? Inspektorze, wasz syn nie żyje, bez odpowiednich leków może wujek umrze, dostanę nowe ulepszenia. Ja tam syn. 10 baksów na ulepszenia, 5 leki, ogrzewanie. Dobra, żonę trochę, wiecie. Żonę podratuję. Syn nieważny, zrobię sobie nowego. Olechański oficer był arystokrackim szpiegiem. Zniknął z stanowiska, najpierw, najpewniej nie żyje. Pogoda, dobra, do pracy. Co dzisiaj nas czeka? Dzień jak co? Dzień 1 grudnia. Święta się zbliżały, słuchajcie. Święta przed nami, u nas tak samo. Dzisiaj tajny agent Ministerstwa Informacji został zdemaskowany. Ministerstwo Przepływ Ludności zaoferowało swoją pomoc łącznika. Spodziewa się dziś przerzutu. Niech żyje arystoczka. Polityka. Dobra. No to no, jedziemy z tym. Na koniec trzeba płeć teraz sprawdzać. Mam nadzieję, że nic mi się nie ten. A ty to kto? Witajcie. Biegujecie tu? Co? Nie! Zaraz, ja jestem strażnikiem, nazywam się Kaleńsk. Dawaj papiery, no. Powiedział mi, że dostanę dobry przydział, a potem wysłali tutaj. Ja się tu dziękuję za dobrą służbę. Teraz po co miarę... Ale po co ja? Ja nie mam czasu na ciebie, gościu. Szybciej! Ale nie, posłuchaj tego. Za każdą osobę otrzymała przez nas, dostaje dodatek do żołdu. Im więcej osób zatrzymuje się, tym więcej pracy i pieniędzy dla mnie. Ale to nie jest uczciwe, prawda? Wy też powinniście coś z tego mieć. Bo to wyrówno to niesprawiedliwość. Nie 5 kredytów z tego żadnego dodatku za każde 2 zatrzymane osoby. A moje oko to całkiem niezły interes. Ja mam pieniądze, tylko mi zapłacą. O, to nie będę sobie sprawdzać. Trzeba sobie pomagać. Fakaj się. Co za kurdupel? Mała. Proszę dokumenty, co to jest? Zwolnienie na pracę. Bierzemy pracy. 6 miesięcy. Data 12.21. Zgadza się. Kobieta. Mol. Numer. Tu jest inny. Następny. Do paki z nią! Do paki! Aresztantkę proszę odprowadzić. Dokładnie proszę. O, ty trzeba przyszukać. Wasze przedwiedziny przyjaciół, jeden miesiąc? 12.11. Z kilka tygodni. Dobrze, odwiedzin. Zgadza się. Płeć kobieta. Ja ją przeszukała. Lamar. To z nią musi być nie tak. Dane zgodne. Miesiąc. Cholera, tych nienawidzę przepuszczać, bo zawsze jakoś mam z nich problem potem. Nie mogę ich przecież przeszukać od tak. Za 2 osoby, 5 kredytów. 5 kasy dostałaś. Następny. Kasia czyta w stresie. Dokumenty proszę. No jasne. Nie mam za wiele czasu. Pilnujcie tego jak woka w głowie. Zwyczajne gotowe. Jestem śledzona, przeszukana. Pełen raport. What the fuck? Będzie udawał, że jest z Ministerstwem Informacji, ale to kłamstwo. Jeżeli poprosi o dokumenty, temu ten komp. Nie pomieszaj ich. Kto przyjdzie i co? Będzie udawał? Kurde! Coraz komplikowanie ta bardziej gra się robi. Cel podróży? Tranzyt. Ile dni? 2 dni. 12.15. Zgadza się. Glorian. Mariano Makai. Grubas. Będę coś facetem?
Brak powiązań. No dobra, przypuszczam cię, gościu. Dobra. Z Ministerstwa Inflacji. Za dwie osoby, 5 kredytów. To jest w sumie pora na... Następny. Nie wiem, co z tym ptactwem. Dokumenty, proszę. Rys od nas. 33 kilo. 708. Bele. Da się ją, to od razu przepraszam, nie myślimy. To dziękuję, miło ugościć panią w naszym kraju po raz kolejny. Witamy. O nie! Fotografia jest... Jak to? Strzeżenie bez kary. Codziennie muszę być opieprzana. Dokumenty proszę, wasze dokumenty. Jest mi ministerstwa informacji. Macie coś dla nas do przekazania. Aha. Tak, dostałam na... Masz. Idealnie. Kurde, łapówę dostałam. Wziąłem łapówkę. Ja tylko wziąłem łapówkę. W tej waszej podróży. Tranzyt. Jedni 14 dni. Kar, grubaska. Kobieta. Alina. 12-12. Jeden. O nie. W ogóle to ty masz, proszę pani. Pani ma, ja mogę do paki wziąć. Wykryto niezgodność. Nie wiem, co powiedzieć. Do paki z nią! Dobra, nara. Tam, że do paki da się, ale to się nie da. Jojo, bagiety już po ciebie lecą! No, także... Witam w barstorce. Dokumenty, proszę! Dzień dobry, witam. Czy ty jesteś kobietą? Jesteś chyba kobietą. Zdjęcie. Masz inny profil jakoś. Dane zgodne. Tu się zgadza. 58 kilo, 0,4 Drex Korn. No dobra, ciach. Nazywam się Korman Drex. Macie coś należy do mnie. To. Bo ja złej osobie to dałam. Chcesz do mnie pieniądze? Ja ci nic nie chcę dać. Że hajs? Nie. Bardzo dobrze. Stajcie szybko. Stajcie szybko, oddychajcie po sensowi. Ostroczka to wspaniały kraj głęboko za uwadzą. Wojna uczyniła rząd podejrzanym i zachłannym. Mecami wiecie to najlepiej. Pomóżcie nam oswobodzić kraj i zakonu gwiazdę. Nie skupcie tego. Co to ma być? Co to w ogóle ma być? Co za zakon? Dobra. Trzeba się podróży tranzyt. Ile dni? Do pobytu przez kilka tygodni. Kilka tygodni to jest kilka tygodni w sumie. Tal Nufar. Mordy niby się zgadza. Mężczyzna, o ja, gender! Wykryto niezgodność. O, będziemy skanować. A skąd to pytanie? Rewizja! Mężczyzna. Następny się przebrał za babę? No i sprawdźmy, czy ona pisiorka? O, jest pisiorek. Siorek, jak nic, no. Ja widzę, no, pisze. Dobra, następny jakiś dziwny z Wyrol. Zwłaszcza jakieś miasto z Wyroli, widzę. Znaczy państwo, przepraszam. Będzie boom chyba, strzelanie dzisiaj na czuja. Dokumenty, proszę. Podróży. Odwiedziny, tranzyt, odwiedziny. Tranzyt. Oj, dobra, nara. Ale ty powiedziałeś odmowa. Nara. Nie mam czasu, ja muszę pod następnego. To niezły pisiorek. Dokumenty proszę. O, ci są, nie, ci są podejrzani. Odwiedziny. Miesiąc? Kilka tygodni. Dobrze. Kilka tygodni, dobrze. 11. O. Niezgodność wykryto, halo. Mam dużo na głowie. Dobra, nara. Odmowa. Nie macie już. Żegnam pana. Żegnam pana! Zapraszam na następną osobę, następną w kolejce, proszę do mnie. Dzień dobry, witam pana, proszę dokumenty. Przed waszej podróży. Jeżdżam tranzytem. Nie masz dokumentów. To jest. Paszport. Na paszportu, halo. Zabrali mi. Dobra, dobra.
Dobra, proszę. Do widzenia. Przegnam. No, tylko jedno pouczenie dzisiaj dostałam. I jeszcze wziąłam łapówkę. Ale jestem przy hajsie. Inspektorze, wasz wujek nie żyje. Bez odpowiednich leków wasza teściowa umrze. Pensja. 60 łapówki. 10. Ja nie chcę wszystkiego ogrzewania, jedzenia. Nie chcę. Ja nie chcę teścia leczyć. Jedzenie. No i tym oto sposobem mam jeszcze oszczędności. Widzieliście? Tak to się robi. A to spację, coś można było spację, tego w ogóle nie używałam. Idzie nam cel. Tylko dłużej i dłużej, dłużej będziemy grać. Dzień 9 za nami. Czy uda nam się przetrwać, przeżyć, czy wszyscy zemrą? Na takie inne pytania możesz uzyskać odpowiedź w następnym odcinku.